Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w sanktuarium świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie. Miejscowość nasza, Korczyna, podkrośnieńska wieś, liczy sobie ponad 630 lat udokumentowanej historii i tradycji. Tutaj, na tym terenie, działał Jan Szczepanik, wielki odkrywca i wynalazca. Ślub tutaj brał w Korczynie Aleksander hrabia Fredro. Tutaj zlokalizowane są takie zabytki, jak ruiny zamku Kamieniec, który stanowił kiedyś część obronną granic Rzeczypospolitej, bo niedaleko stąd przebiegały granice Królestwa Polskiego, jak ostańce skalne zwane Przątkami. Największym zaszczytem jest to, że Korczyna ze zrządzenia boskiego ma swojego ambasadora na Dworze Opatrzności, jakim jest święty Józef Sebastian Pelczar. Urodził się na ulicy, która nosi jego imię. Niedaleko od kościoła to będzie z 300 metrów. 17 stycznia 1842 roku. Na tym miejscu, w poprzednim kościele pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła, został ochrzczony, został wprowadzony w to życie kościoła, a zarazem też zostały zaczgnięte więzi z Panem Bogiem. W prezbiterium znajduje się chrzcielnica, kiedy w 2 dni po urodzeniu, a więc 19 stycznia, Józef Sebastian Pelczar został ochrzczony, otrzymując imię Józef, bo urodził się w środę, a zarazem drugie Sebastian, bo jakby dzień poprzedzający, to była właśnie liturgiczne wspomnienie świętego Sebastiana, biskupa i męczennika. Akt chrztu, jak i uprzednio jego urodzenia, został odnotowany w księgach parafialnych, chrzest, bierzmowanie, diakonat, kapłaństwo, biskupstwo, błogosławiony i kanonizowany. Także rubryka do dodatkowych adnotacji jest szczelnie wypełniona. Był bardzo, bardzo człowiekiem, bardzo pilnym, zdyscyplinowanym i oczywiście o nieprzeciętnym umyśle. W czasie studiów w seminarium duchownym nie było przedmiotu, z którego nie uzyskałby stopnia eminentem, czyli najwyższy, to co dzisiaj powiedzmy sobie, czym jest szóstka, tak, celujący. I w pierwszych miesiącach posługi kapłańskiej zasłynął jako wspaniały spowiednik. Kiedy dostrzeżono te jego zdolności, został powołany na profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później przez 2 lata był prorektorem i przez 3 lata rektorem. W 1899 roku uzyskał sakrę biskupią. Założył ponad 600 czytelni i bibliotek w Galicji, co było ewenementem jak na owe czasy. Bardzo troszczył się o całą diecezję, ale otaczał troską szczególną swoją miejscowość. Rolnicza Szkoła Żeńska, bo tak ona się nazywała, dla której sam napisał program z ponad 20 przedmiotów. Funkcjonował również tak zwany szpitalik, który był wspierany finansowo przez naszego świętego. Zafundował całe wyposażenie tejże świątyni. Jesteśmy dumni z tego, że tutaj właśnie powstał na tym terenie dom sióstr sercanek zgromadzenia założonego przez niego w 1894 roku. Święty Sebastian Pelczar był tym pierwszym założycielem zgromadzenia, ale dzieło rozwijało się dzięki współpracy i zaangażowaniu naszej matki Klary. Była doświadczana ogniem przeróżnych przeciwności i trudności, dzięki którym miała ogromne wyczucie dla wszystkich biednych i zagubionych dziewcząt i nie tylko dla bezdomnych, samotnych i chorych osób. W charyzmacie mamy uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego, ale w tajemnicy Bożego Serca. Czyli głównym celem naszego zgromadzenia jest uwielbienie Boga,
ale również wynagradzanie Bożemu sercu za wszystkie niewierności i grzechy całego świata. Praca pielęgniarska w Emaus jest zgodna z charyzmatem naszego zgromadzenia. Podejmujemy naszą pracę w duchu wynagrodzenia Bożemu sercu za zło, które dzieje się w świecie. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar, jak każdy święty, stara się wycisnąć pewne piętno w miejscu, z którym w sposób szczególny jest związany. Nawet w tym kościele, w tym sanktuarium odbija się to echo pobożności maryjnej, ale umiłowanie także Jezusa w jego sercu. Stąd jeden z ołtarzy bocznych poświęcony w sposób szczególny sercu Jezusowemu, gdzie Pan Jezus, jego serce, zostaje przedstawione w sposób wyjątkowy. Pan Jezus w szatach kapłańskich, serce, zwrócona uwaga na to właśnie serce, którym powinien takim jak Pan Jezus po prostu starać się być każdy kapłan, tym bardziej każdy biskup. Józef Sebastian Pelczar starał się takim być, stąd relikwiarz z jego doczesnymi szczątkami właśnie w kształcie serca. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Bardzo ważnym elementem jest comiesięczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywamy każdego 11. Dlaczego 11? Ponieważ pierwsza Droga Krzyżowa została odprawiona 11 lutego w Dzień Chorego Matki Bożej z Lourdes, które to miejsce Józef Sebastian Pelczar bardzo kochał. Jeden z witraży u wejścia do zakrystii przedstawia Matkę Bożą z Lourdes wraz z świętą Bernardetą Subiru. Droga Krzyżowa kończy się przy tak zwanym Echo Lourdes, gdzie znajduje się Matka Najświętsza, znajduje się orędzie Matki Najświętszej wzywającej do pokuty, pokuty, pokuty. Jeżeli popatrzymy na ołtarz główny, ale także na wiele innych elementów wystroju tego kościoła, to odbija się właśnie to wnętrze biskupa Pelczara wyniesione z domu rodzinnego pobożności maryjnej. Ołtarz główny przedstawia Matkę Najświętszą, która odbiera hołd od poszczególnych stanów Polski. W ołtarzu głównym, w rozetach, w koło umieszczonych właśnie obrazu głównego, znajdują się Madonny z ważnych sanktuarium, które odbiły się głębokim echem w życiu biskupa Pelczara, ale także i naszej ojczyźnie. Bo na samym dole, po lewej stronie, znajduje się Matka Boża z Leżańska. Tam Józef Sebastian Pelczar ofiarował się Matce Najświętszej jakby w niewolę miłości, będąc na pielgrzymce dziękczynnej za swoją pierwszą komunię świętą, a zarazem też w uroczystościach odpustowych. Tam się też dowiedział, że Matka, będąc w stanie błogosławionym z nim, tego aktu sama pierwsza dokonała. Miał żal do swojej Matki, że mu tego właśnie nie powiedziała. Mamy także po prawej stronie właśnie rozetę przedstawiającą Matkę Bożą Jackową, jakże ważną. Pani Jackowa, patronka naszej katedry, jako cudowna. Tam Józef Sebastian Pelczar, jak wiemy, w Przemyślu robił maturę, seminarium duchowne, był profesorem seminarium, rok był biskupem sufraganem, od 1900 roku przez 24 lata biskupem ordynariuszem. To była jego świątynia, więc niemożliwym, ażeby w jego parafii nie było właśnie tej Madonny. Nad Matką Bożą Leżańską jest Matka Boża z kościoła franciszkanów z Krakowa. Józef Sebastian Pelczar był przecież profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapatrzonym w świętego Jana z Kent. On był wzorem życia duchowego dla naszego Józefa Sebastiana Pelczara, wówczas profesora, dzisiaj świętego. Matka Najświętsza z Katedry Lwowskiej, jakże ważna dla Polski, śluby Jana Kazimierza. Takim najwierniejszym przyjacielem naszego świętego rodaka był arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski. Mówi się, że przedwczesna śmierć biskupa Bilczewskiego tak podcięła biskupa Pelczara, że niedługo także zabrał się właśnie na tą drugą stronę, ażeby się spotkać ze swoim wielkim przyjacielem. No i na samej górze, przy zwieńczeniu ołtarza głównego, znajduje się ta, gdzie zawsze byliśmy wolnymi, a więc Matka Boża z Jasnej Góry. Podkarpacie dzisiejsze
znajdowało się pod zaborem austriackim, natomiast Częstochowa pod zaborem rosyjskim. Józef Sebastian Pelczak pragnął odprawić mszę świętą na Jasnej Górze, w miejscu, gdzie zawsze byliśmy wolnym. Wiele czasu się starał, ale gdy dostąpił tego zaszczytu, mówił: najpiękniejsza chwila mojego życia. Znajdujemy się obecnie przy ołtarzu Serca Jezusowego, którego czcicielem był święty biskup Józef Sebastian Pelczar, a zarazem też i relikwiach świętego naszego rodaka. Przed państwem pani Justyna Zych, dzięki której święty biskup Józef Sebastian Pelczar 18 maja 2003 roku został kanonizowany. Pani Justyna uległa ciężkiemu wypadkowi w Krośnie. Mało kto wierzył w to, że ten ciężki wypadek po prostu przeżyje. Ale co niemożliwe jest u ludzi, tak się wydaje, możliwe jest zawsze właśnie u Pana Boga. Gorąca modlitwa matki pani Justyny, Heleny Zych, dzisiaj już świętej pamięci, która zawsze zwierzała się w rozmowie ze mną, że ma wielkie nabożeństwo do świętego biskupa Pelczara i kiedyś, gdy mieszkali w domu rodzinnym biskupa Pelczara, doświadczali rzeczy niemożliwych, ale jako możliwych, za przyczyną świętego biskupa. Wszystkie komisje uznały jej szybki powrót do zdrowia i to, że funkcjonuje wśród nas jako pełnosprawna, angażująca się kobieta już dzisiaj, kiedyś wtedy jako uczennica, po prostu jest dowodem, że święty biskup Józef Sebastian Pelczar wyprosił ten znak, który zarazem przyczynił się do tego, że otworzył zarazem sobie drogę na ołtarze Kościoła jako święty, bo błogosławionym już był. W dniu, w którym wydarzyła się kanonizacja świętego błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara, czułam nadzwyczajną radość, że właśnie błogosławiony Józef Sebastian będzie świętym. Od papieża Jana Pawła II była taka niespotykana, taka jakby światło, jakby takie uczucie, że po prostu jest blisko Pana Boga. Gdy uległam wypadkowi, leżałam w szpitalu, rodzina, zwłaszcza rodzice, mama, bardzo składała modlitwy, prośby do błogosławionego wówczas Józefa Sebastiana Pelczara o pomoc, żeby w wyproszeniu, żeby błogosławiony Józef Sebastian wyprosił u Pana Boga łaskę, żeby odzyskania zdrowia, życia. I nadal ufam świętemu teraz Józefowi Sebastianowi Pelczarowi w jego obecność, opiekę i o to, że może u Pana Boga wyprosić łaski dla ludzi, którzy potrzebują tego. Jeżeli czyta się prośby i podziękowania na nowennę, to naprawdę czasami człowiek w zdumienie wpada. Z jednej strony głęboka wiara w tych ludzi, że Pan Bóg może dać nam to, co wydaje nam się niemożliwe, przez przyczynę naszych świętych patronów, naszych orędowników, w tym miejscu przez świętego biskupa Pelczara. Mamy o uzdrowienie to duchowe, z którym dzisiejszy świat się tak bardzo boryka, taki pogubiony. Mamy o uzdrowienie to takie fizyczne, z różnych wypadków, z różnych tragedii, chorób nowotworowych, nieuleczalnych. Jan Paweł II był zachwycony sylwetką świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara pod względem duchowości, ale i spuściznej tej duchowości, która pozostawił w swoich dziełach. Co więcej, w tych dziełach także materialnych, które nie były obce Janowi Pawłowi II. Przecież biskup Pelczar zawołanie miał Ave Maria, a Jan Paweł II Totus Tuus. Jan Paweł II, wstępując do swojej świątyni, klękał przy chcielnicy, mówi: tutaj wszystko się zaczęło. I to, i to, i to. I byliśmy bardzo pod wpływem tego zachowania papieża, który całował z wiarą chcielnicę, prawda? To się odbiło takim echem chyba w życiu każdego z nas. Dzisiaj, gdy przeżywamy rok 1050 od chrztu, patrzymy na tę chcielnicę także tutaj w Korczynie, przy której to wszystko zaczęło się dla naszego świętego rodaka i dla niejednego z nas. On mógł zostać świętym, my także możemy zostać świętym, ale tego trzeba chcieć. Nie jest to droga łatwa, ale możliwa. Możliwa, jeżeli będziemy blisko Pana Boga i Matki Najświętszej tak, jak święty
biskup Józef Sebastian Pelczar i święty Jan Paweł II.